Już od dawna chciałem przetestować temat wyświetlaczy, które podłączamy do kompa jako taki, można powiedzieć, bajer moddingowy i możemy dzięki nim kontrolować parametry. Tym razem skusiłem się i kupiłem chyba jeden z najtańszych takich bajerów, który możemy podłączyć do kompa. Więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak taki bajer za około 60 zł będzie sprawdzał się w moim PC-cie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale Czuga Tech Mod. Tutaj, w tym opakowaniu znajduje się ten wyświetlacz, więc nie jest on duży, a jak otworzę opakowanie, to zobaczycie, że jest naprawdę malutki, to jest 3,5 cala. Więc zobaczmy, co znajduje się w środku opakowania. Mamy tak, jeden kabelek do podłączenia, tutaj mamy kolejny kabelek do podłączenia. Z tego co widzę, to najprawdopodobniej tutaj mamy do płyty głównej i bezpośrednio do naszego ekranu. Instrukcja, podstawka, gdybyśmy chcieli go postawić, a nie przyczepiać w środku w kompie. Kolejny kabelek pewnie też właśnie do połączenia. No i nasz mega wielki ekran. Jak otworzyłem za pierwszym razem, to myślałem, że on jest gdzieś mniej więcej takiej wielkości, no ale jednak 3,5 cala. To 3,5 cala. To chyba jeden z szybszych unboxingów, jakie miałem do tej pory okazję zrobić. Ale tak, instrukcja. No, nie mówi nam tutaj za wiele. Tak naprawdę do tego ekranu musimy zainstalować aplikację. Mamy podane, że jest to na stronie internetowej tourzx.com. Brzmi dosyć dziwnie i podejrzanie, ale sprawdzimy to za chwilę. Jak widzicie na przebitkach, ekranik jest naprawdę malutki. Jeżeli chodzi o jego wykonanie, wygląda na solidny, jak za kwotę około 60 zł, no to nie mamy tutaj zbyt wiele co wybredzać. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z jakością wyświetlacza. Ale no jednak, jeżeli chodzi o podstawkę, ta podstawka wygląda jeszcze gorzej. Myślę, że na drukarce 3D podejrzewam, że wyglądałaby o wiele lepiej. No, nie wiem, to chyba miała być taka, powiedzmy, imitacja karbonu, no ale jest ogólnie tragiczna, jeżeli chodzi o wykonanie. Ale może po prostu jest taka to dodatkowa opcja, żeby można było ten ekran postawić, a w głównej mierze ma być po prostu wstawiony do środka do komputera, na przykład przyklejony. Warto zwrócić uwagę, że mamy dwie opcje podłączenia. Mamy opcję podłączenia od spodu i z boku, czyli możemy go postawić w taki sposób, w taki sposób, przykleić go w odpowiednim miejscu, bo z tego co wiem, w ustawieniach możemy sobie odwracać ekran, żeby po prostu był w pionie lub w poziomie. I kabelki, które tutaj mamy, jest to dosyć fajnie przemyślane, jak za taką kwotę, moi drodzy, ponieważ tak, możemy podłączyć nasz ekran bezpośrednio samym kablem USB, gdzie mamy z drugiej strony USB typu C. Kolejny kabel, jaki tutaj dostajemy, bardzo jest fajnym rozwiązaniem, ponieważ jest wygięty, zagięty dosyć tak sprytnie, gdzie nie rzuca się mocno w oczy, gdybyśmy chcieli podłączyć właśnie tym kablem tutaj. W taki oto sposób, no to ten kabel tak by nam wystawał, musielibyśmy go zagiąć w taki oto sposób i nie wygląda to zbyt estetycznie. A jednak ktoś tutaj pomyślał o tym, żeby można było taki kabelek tutaj sobie dopiąć i ładnie go podłączyć. No i oczywiście dzięki temu, że taki monitor możemy podłączyć, powiedziałem to jakby miał, nie wiem, z 15 cali, że taki monitorek możemy podłączyć do naszego kompa, to dobrze, żeby możliwość podłączenia USB było w środku. I do tego dostajemy kolejny kabel, gdzie podłączamy do płyty głównej właśnie ten oto kabelek jako USB, złącze USB i wtedy podłączamy nasz kabel USB, cyk, tutaj, ciach, i naszą drugą końcóweczkę USB typu C podłączamy do naszego ekranu. Dzięki temu możemy ekran stawić w środku, a na zewnątrz po prostu nie siedzi nam kabel. Nie jest taki wywinięty, gdzieś z tyłu schowany, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. I naprawdę, jeżeli chodzi o zestaw, pomijając to, że jest to prawie jakby z papieru, to za taką kwotę mamy różne możliwości podłączenia, więc teraz podłączmy, ściągnijmy aplikację i sprawdźmy, jaka jest tego jakość i jak to w ogóle działa. Podłączamy nasz ekranik. Cyk. I od razu pojawia nam się informacja, aby pobrać aplikację właśnie z tego tourzx.com. Dobra, jestem na tej stronie, no ona jest chyba cała po chińsku z tego co widzę, ale dedykowana do właśnie całego tego ekranu, co jest bardzo miłym zaskoczeniem, bo myślałem, że może będzie jakieś oprogramowanie typowo krzak. Spróbujmy to sobie może przetłumaczyć na język polski, jeżeli uda nam się. Uda nam się, dobra, okej. I teraz tak, tutaj gdzieś było pobierać, tak, czyli z języka chińskiego. Mamy tutaj pobierać, to też sobie przetłumaczmy na język polski. Aplikacja 3,5 cala, wersja angielska, ale raczej nie jest tam jakoś wiele tych opcji. I od razu Wam powiem, że tylko i wyłącznie działa to z systemami Windows. Dobra, mamy pobrany program. Wchodzimy do naszego folderu i zobaczmy, czy mamy tu jakiś instalator. Tu mamy aplikację. Dobra. I że ekran za chwilę się odpali. Dobra, jest. I od razu widzę, że mamy tutaj jakiś
motyw. Dobra, wciśnijmy na razie run. I czy się włączy? Jest! Udało się, moi drodzy, pojawiło się. I mamy tutaj już pierwszy motyw. Mamy tutaj naprawdę masę różnych motywów graficznych, które możemy dorzucić. Wybierzmy może tutaj... O, Spider-Man! Ej, kozak to wygląda. Spider-Man, mamy motyw. Dobra, obróciliśmy o 180 stopni. Co my tutaj jeszcze mamy? Wrzuciło jakiś błąd, jak chciałem zmienić nazwę procesora. Wyskoczył mi wcześniej jakiś błąd, uruchomiłem jeszcze raz aplikację. Pierwsza bardzo ważna rzecz to to, że no niestety te parametry bez aplikacji działać nie będą. Kiedy wciśniemy stop, nasze parametry zostaną zamrożone na ekranie, no i nic się nie będzie działo, ale ona może sobie pracować po prostu w tle po wciśnięciu run. Ja osobiście próbowałem zrobić jakiś tam swój szablon, niestety wyskakuje mi tutaj jakiś błąd. Próbuję nawet załadować te, które są i wyskakuje, że jest niewłaściwa templatka. W takim razie to zostawiam do rozkminienia na inny czas, ale mimo wszystko mamy bardzo dużo szablonów do wyboru, które możemy sobie po prostu ładować. I na przykład tutaj mamy szablon rogowski. Po załadowaniu automatycznie zmienia nam się już tutaj na ekranie, tak jak tutaj widzicie, bo ja akurat siedzę przy komputerze i do stacjonarki podłączyłem. I w zależności od szablonu, tak jak na przykład tutaj, możemy zobaczyć właśnie temperaturę, zużycie procesora czy karty graficznej, także dysków twardych, datę, czas czy także temperaturę na zewnątrz, bo również pobiera nam temperaturę z systemu połączonego z internetem. No i oczywiście też widzimy tutaj, że są parametry odnośnie pamięci RAM. Powiem Wam tak, jestem bardzo mile zaskoczony jakością w ogóle, jeżeli chodzi o sam wyświetlacz. Jest jasny, jest to prawdopodobnie wyświetlacz IPS, kolory są żywe, kontrastowe. Naprawdę, przy tej cenie jestem w szoku. I opcja jeszcze właśnie dostawienia do wnętrza komputera. Więc zobaczmy, jak można to zrobić. Podpinamy kabel, który właśnie wcześniej Wam pokazywałem, teraz widzicie go na przebitkach, tutaj pod to wejście USB, aby mieć port wewnątrz komputera. Wpinamy nasz kabel USB w złączkę. Dobra, ja to tak mocno prowizorycznie, że chcielibyśmy na przykład umieścić go tutaj. Klikam run na aplikacji i mamy wewnątrz nasz oddzielny wyświetlacz z parametrami. Albo mógłbym sobie przyczepić, bo był kawałek taśmy dwustronnej w zestawie. I mógłbym przyczepić go sobie, powiedzmy, tutaj tak pod skosem. Myślę, że nic się tutaj takiego nie wydarzy. I mamy wtedy peceta z własnym ekranem z parametrami. Zanim podsumowanie, to przypominam Wam jeszcze o naszym serwerze Discord, który stworzyliśmy razem z Intelem. Link wrzucam Wam w opisie. Jest to serwer technologiczno-moddingowy, gdzie wymieniamy się doświadczeniem, a także ogarniamy pocztę sprzętową. Czyli Wy macie możliwość testowania różnego typu sprzętów, które wysyłamy do Was, Wy robicie swoją małą recenzję i nie musicie być influencerami ani youtuberami, aby w takiej recenzji wziąć udział i testować nowy sprzęt. Dlatego wbijajcie na Discorda, tam są odpowiednie działy. Jak nie będziecie mogli czegoś znaleźć, to zadawajcie pytania. Również jestem tam ja, jest tam Benek Technokrata i wspólnie z Discordowymi użytkownikami tworzymy naszą nową technologiczno-moddingową społeczność. To teraz, moi drodzy, czas na małe podsumowanie. Jestem naprawdę mile zaskoczony, jeżeli chodzi o ten gadżet, który możemy kupić za około 60 zł na zagranicznych stronach. Cena w porównaniu do jakości wypada bardzo dobrze. Różne opcje, oprogramowanie dostępne. Myślę, że jak bardziej się wgłębię, to uda mi się może zrobić jakiś własny szablon pod to, ale gdzieś tam wyrzuca błędy. No, musimy czasami przymknąć na takie rzeczy oko, no bo jednak dostajemy dosyć dużo rzeczy, jak kable i możliwości różnego typu podłączenia do kompa właśnie w takim zestawie. No i mamy nawet tą podstawkę, która jakby trochę trafiła tu przypadkiem. Ale słuchajcie, ode mnie mocne 8 na 10. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Może korzystacie z takich rzeczy, albo znacie firmy, które robią lepszej jakości właśnie takie ekrany z parametrami lub dają nam więcej bajerów. To dajcie mi znać w komentarzach. Możliwe, że któryś z nich zakupię i przetestuję. Bo tutaj na tym kanale też właśnie chcę testować takie technologiczno-moddingowe ciekawostki, bajery, a także rzeczy, które mogą nam ułatwić po prostu pracę z naszym sprzętem. Jak nie subskrybujecie tego kanału, to zasubskrybujcie, po więcej takich filmów wciśnijcie dzwonka i zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym materiale na tym kanale. Na razie trzymajcie się, cześć!